21. kolejka czwartej Ligi Mazowieckiej. Przed nami starcie Ursusa Warszawa z Ząbkowią Ząbki. Już za kilka minut pierwszych widzek arbitra w tym spotkaniu, a my posłuchajmy tego, co mieli do powiedzenia trenerzy przed rozpoczęciem tego meczu. Trenerze, jesteśmy przed meczem z Ząbkowią, ale moje pytanie pierwsze dotyczy bardziej całego sezonu. Czy jak do tej pory, po tych 20 kolejkach, jest trener zadowolony z tego, co osiągnęła drużyna, co osiągnęliście w sezonie 23-24? Jestem zadowolony, jeszcze to nie jest szczyt naszych możliwości. Drużyna jest cały czas w przebudowie, rozwijamy się, stabilizujemy tą formę. Są mecze, w których zagraliśmy ponad stan, ale są też mecze, w których zagraliśmy poniżej oczekiwań i na pewno chcielibyśmy tych meczy punktowych jak najwięcej, bo tutaj jeszcze tych punktów do utrzymania brakuje, a to jest nasz cel, żeby się spokojnie utrzymać w tym sezonie. Co jest w takim razie najmocniejszą stroną drużyny prowadzonej przez pana? Bo wielu kibiców mówi, że właśnie ten potencjał jest bardzo duży i że tak naprawdę te najlepsze wyniki mogą być jeszcze dopiero przed zespołem, bo to młody skład, który bardzo mocno się rozwija. No właśnie, no młodość to na pewno jeszcze to są ludzie bardzo często na początku swojej przygody z piłką, mają marzenia, chcą jeszcze grać w dużych klubach, większą piłkę, więc to na pewno to. Jest to grupa bardzo dobrze przygotowanych technicznie zawodników. Tutaj nasza akademia wykonuje bardzo dobrą pracę, dostarcza młodych chłopaków, którzy są w stanie pod tym względem technicznym rywalizować spokojnie na tym poziomie. No, wydaje mi się, że drużyna jako drużyna, bardzo fajnie się nam udało zebrać grupę chłopaków, którzy świetnie się rozumie nie tylko na boisku, ale i poza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rozmowa z trenerem Michałem Tarasem, a teraz czas na wywiad z szkoleniowcem gości, czyli panem Tomaszem Grzywną. Jesteśmy przed meczem Ursus Warszawa Ząbkowia Ząbki. Z nami trener gości Tomasz Grzywna. Trenerze, jakie nastawienie przed dzisiejszym meczem? Takie pytanie kontrolne wprowadzające, jaki jest plan na dzisiejszą rywalizację z zawodnikami drużyny gospodarzy? Dzień dobry, witam serdecznie. Plan. No plan jest taki, żeby zapunktować, także przyjechaliśmy tutaj z określonym też planem na ten mecz i postaramy się go zrealizować. Wiemy, że Ursus jest bardzo dobrym zespołem. Też myślę, że podobnie jakby działającym jak ja, jak moja drużyna, dużo młodzieży. Także no taki mamy plan, żeby na pewno powalczyć tutaj o pełną pulę, a to czy się uda, no to zobaczymy. Czyli żadnej taktyki nam trener przed rozpoczęciem meczu nie zdradzi, ale może zdradzi nam trener, o co walczy w tym sezonie Ząbkowia. Czy tutaj jedynym takim celem na koniec sezonu jest awans, czy też ta sprawa awansu jest kwestią, która będzie towarzyszyła dobrej grze i rozwojowi zawodników? No wiadomo, że będziemy chcieli się podłączyć, kolokwialnie mówiąc, pod tą promocję, ale wiemy też, że konkurencja jest olbrzymia, bo już też powiedziałem to w którymś wywiadzie, że my troszkę inaczej budujemy ten zespół i odkąd jestem w Ząbkowi, to faktycznie widać jakby tą różnicę, że ta młodzież dostaje troszkę więcej szans. Ale tak jak powiedziałem, no, konkurencja jest olbrzymia i sobie mogę dzisiaj powiedzieć, że będziemy walczyć o awans, a każdy mecz jest tutaj tak naprawdę no, kluczowy, bo teoretycznie tylko i aż 14 kolejek, ale żeby się faktycznie bić o ten awans, no to musisz być systematyczny, musisz punktować bez względu na to, czy gramy dzisiaj z Ursusem, czy za chwilkę przyjedzie do nas kolejny przeciwnik. Także no, na pewno będziemy chcieli jak najdłużej być w tej grze, a czas pokaże. No. Wierzymy w to, że będziemy w czubie cały czas, ale tak jak powiedziałem, no to konkurencja jest ogromna. Czy analiza przeciwnika nadal jest top? Staramy się przygotować do najlepiej jak potrafimy do najbliższego spotkania i mikrocykl generalnie gdzieś jest podporządkowany temu, co możemy wykorzystać u przeciwnika, jakie słabości, ale też żeby pokazać nasze najlepsze strony i atuty. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
Dobrze, wywiady za nami. Mieliśmy okazję posłuchać, co mieli do powiedzenia obaj szkoleniowcy, a za chwilę obie drużyny pojawią się już na murawie i zaczniemy to, co najważniejsze, czyli rywalizację w 21. kolejce 4. Ligi Mazowieckiej. Posłuchajmy na wejściu hymnu Traktorków. Czas na składy teraz, w których wystąpią obie drużyny. Gospodarze, podopieczni trenera Michała Tarasa. W bramce numer 1 Radzikowski, 5 Papliński, 7 Osica, 8 Kwiatkowski, 9 Wysocki, 10 kapitan zespołu Chmielewski, 11 Rawa, 21 Świeciński, 23 Brzozowski, 73 Tuchowski i 77 Wełpa. Skład gości Ząbkowia w bramce numer 12 Adamczyk, 4 Przywózki, 5 Bula, 9 Augustyniak Mateusz, 11 Pieszchalski, 17 Kęcel, 18 Gliński, 20 Krajewski, 21 Piotr Augustyniak, kapitan zespołu, 24 Czułowski, 26 Kodeniec, 111 podopiecznych trenera Tomasza Grzywny. Rzut oka jeszcze na ławkę rezerwowych, pełne składy jeśli chodzi o rezerwę. A więc mają spory wybór obaj trenerzy. Za chwilę pierwszy gwizdek, za chwilę początek rywalizacji, która zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego że grają dwie bardzo dobre drużyny. Ząbkowia na miejscu 5, Ursus na miejscu 8 przed rozpoczęciem tej serii gier. Oczywiście w strojach niebieskich gospodarzy, na czerwono goście. Mignęła tam jeszcze nam informacja o arbitrach tego spotkania. No i przed chwilą pierwszy gwizdek sędziego Więckowskiego. Oczywiście wszystkich, którzy są z nami, którzy oglądają tę transmisję, a jest taka możliwość dzisiaj w trzech różnych miejscach, czyli na kanale U-Sports oraz na kanale YouTube'owym oczywiście Ursusa oraz na profilu facebookowym KS Ursus, więc zachęcamy do tego, żebyście obserwowali tę rywalizację, no i zostawiali komentarze na czacie, pisali też oczywiście wasze przemyślenia.
A ja będę starał się co jakiś czas na ten czat spoglądać. No i oczywiście w imieniu i całego naszego zespołu U-Sports i klubu KS Ursus zachęcam do zostawiania łapek w górę i do subskrybowania kanału YouTube'owych, do zaglądania w media społecznościowe. Pierwsza minuta gry. Rozmowy z oboma trenerami były bardzo cenne, bo też pozwoliły trochę zrozumieć, w jaki sposób podchodzą do tej rywalizacji dzisiaj oba zespoły. Ursus oczywiście zdaje sobie sprawę z jakości Ząbkowi, natomiast w drugą stronę sprawa wygląda podobnie. Na pewno żadna tutaj z drużyn nie może być jakimś wyraźnym faworytem, chociaż z racji pozycji w tabeli pewnie większe szanse przed meczem bukmacherzy dawali delikatnie gościom. Jedną zmianę, jeżeli chodzi o gospodarzy. Dzisiaj w składzie podopiecznych trenera Michała Tarasa jest Adrian Wełpa. Nie ma natomiast Adama Oleńskiego, który zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Blisko był odzyskania piłki chyba Pierzchalski z numerem 11, ale faulowany Tuchowski. Natomiast w składzie gości, tak jak spoglądam, to też jest zmiana, bo na ławce rezerwowych Bartosz Lelito, na ławce rezerwowych Konrad Paperek, a w ich miejsce Kodeniec i Czułowski. Core, jeśli chodzi o skład, ta podstawa jest w zespole Traktorków, to Papliński, Radzikowski, Kwiatkowski i Chmielewski. A w drużynie gości, no takim liderem zawodnicy o nazwisku Augustyniak. Piotr i Mateusz. Piotr kapitan, środkowy obrońca, a Mateusz napastnik, najlepszy strzelec ligi, 16 goli w tym sezonie Mateusza Augustyniaka i na niego na pewno muszą uważać obrońcy Ursusa. Kwiatkowski dobrze z przeciwnikiem na plecach poradził sobie w tej sytuacji. Kwiatkowski, drobinę podskoczyła mu piłka, ale dzisiaj mecz na naturalnej nawierzchni. Myślę, że na to czekali gracze jednej i drugiej drużyny, Ursusa szczególnie, dlatego że wcześniej te mecze na sztucznej nawierzchni. Teraz Osica ma dużo miejsca, Osica przed polem karnym, Osica strzał, ale Adamczyk nie musiał w tej sytuacji interweniować. Pierwsza groźna akcja gospodarzy. Wreszcie zaczyna się takie granie wiosenne, kiedy można rozgrywać spotkania na naturalnych nawierzchniach. Ta nawierzchnia w Ursusie oczywiście świetnie, jak zwykle przygotowana, nawet mimo zimy, mimo trudnych warunków, równa jak stół, więc właśnie takie akcje będą mogli rozgrywać gracze jednej, drugiej drużyny. Teraz strzał, ale nie ma gola. Artur Rawa. Ależ było blisko pierwszego trafienia. Błąd właśnie przy wyprowadzeniu piłki. Źle Adamczyk, Augustyniak jeszcze tam chyba faulował. Miał stuprocentową sytuację Rawa. To powinna być 13. bramka snajpera Ursusa, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Jeszcze chyba nie rozgrzany dobrze Rawa. Kodeniec do Mateusza Augustyniaka. Ten świetnie piłkę z piłką sobie poradził. Numer 24 to Czułowski na prawo. Czułowski nie trafił w piłkę. Pieszchalski zablokowany. Radzikowski nie ma gola. A więc w tych trudnych sytuacjach dla jednej i drugiej defensywy 1-1. Mogło być bardzo szybko tak naprawdę 1-1. Oglądamy powtórkę. Świetna akcja prawą stroną. Pieszchalski niedobrze do końca trafił w piłkę. Była tam świetna jeszcze interwencja obrońców i sędzia Więckowski pokazał na rzut rożny.
Jenia Gorbinow pisze, czy w czwartej lidze dostaje się piłkę za hat-tricka. No nie, chyba nie. To zależy pewnie od stadionu, natomiast myślę, że tego sprzętu aż tyle nie ma. To taki zwyczaj bardziej ekstraklasowy. Tymczasem dośrodkowanie w pole karne. Wybija Chmielewski, rozpędza się Kwiatkowski do Rawy. Rawa jest szybki. Rawa w pojedynku z Kodeńcem poradził sobie Rawa. Osamotniony napastnik Ursusa. Artur Rawa. Ale wrócił Kodeniec. I widzieliśmy też takie zirytowanie Artura Rawy, że żaden z partnerów za nim nie nadążył. No zbyt szybki był dla swoich kolegów. Najlepszy strzelec drużyny gospodarzy. Jatkowski. Bełpa naciskany przez Augustyniaka daleko. Piotr Augustyniak. A teraz starcie w środkowej strefie. Buli z Kwiatkowskim. Faulowany Kwiatkowski. Jeszcze będzie chyba teraz reprymenda od sędziego Więckowskiego za te gesty. Dominika Buli nie pozwoli arbiter na tego typu zachowanie. Myślę, że jeszcze jedna tego typu reakcja i będzie sięgał po kartoniki arbiter główny tej rywalizacji. Piąte miejsce w tabeli Ząbkowi, ósme Ursusa, ale ta różnica punktowa jest znaczna. Aż 13 oczek, bo 44 punkty Ząbkowi, 31 Ursusa. Ursus ma takie, przynajmniej na razie, pewne miejsce w strefie środkowej. Natomiast Ząbkowia, tak jak mówił trener Tomasz Grzywna, walczy o awans. Chce się do tej walki podłączyć, chociaż konkurencja jest niezwykle mocna. KTS Weszło, Hutnik Warszawa, KSC Katroszyn i Wisła 2 Płock. No jest pięć drużyn, które wydają się w bardzo dobrej pozycji do tego, żeby właśnie w kolejnym sezonie w trzeciej lidze grupie pierwszej zagrać. No myślę, że każda z tych drużyn chciałaby znaleźć się w naszym magazynie skrótów trzeciej ligi grupy pierwszej, który wrzucamy na kanał U-Sports. No i tam właśnie co tydzień kibice mogliby oglądać ich akcje. Świetnie radzi sobie Beniaminek poprzedniego sezonu, zwycięzca czwartej ligi, a więc Wiktoria Sulejówek. Miejsce mniej więcej w połowie stawki. Dobra gra w wielu meczach. Były też słabsze momenty, ale czwarta liga mazowiecka jest naprawdę bardzo mocna. Możecie napisać na czacie, kto waszym zdaniem awansuje w tym sezonie. To będzie Ząbkowia, czy może Ursus, chociaż to będzie trudne, bo ta strata do lidera to już 17 punktów. Natomiast trzeba też z perspektywy graczy szkoleniowca Michała Tarasa spoglądać na to, co za plecami, bo do tej strefy spadkowej, w przypadku, gdy ona się powiększy, ona może się po prostu niebezpiecznie w pewnym momencie zbliżać, jeżeli będzie brakowało zwycięstw, jeżeli będzie brakowało punktów, natomiast Ursus punktuje. Dzisiaj ma na to szansę oczywiście, choć to nie będzie łatwe zadanie. Osica, Papliński, a więc strzelec tej fenomenalnej bramki przeciwko MKS-owi Piaseczna z blisko 50 metrów. Środkowy obrońca Ursusa przelobował bramkarza gości wtedy, Jakuba Kordela. No i to trafienie, myślę, że jeden z kandydatów do gola tego sezonu. Skupmy się na tym, co na boisku. Kwiatkowski. Dobre wejście Kwiatkowskiego w kierunku Artura Rawy, ale przywózki wybija futbolówkę. Pięciu młodzieżowców w składzie Ząbkowi, dwóch tylko w składzie Ursusa, natomiast bardzo dużo opcji właśnie młodzieżowych, że tak powiem, ma trener Michał Taras na ławce rezerwowych i na pewno to może być też siła, właśnie taka energia.
młodzieńczy polot zawodników, którzy później się na boisku mogą pojawić. Tymczasem piłka w polu karnym. Artur Rawa, jeszcze Papliński zgrywa piłkę, ale teraz Adrian Wełpa miał sytuację do zdobycia pierwszego gola. Pograli sobie główkami stoperzy. Tymczasem już kontratak. Zastawia piłkę przed Czułowskim Mateusz Wysocki. Czy my zobaczymy powtórkę tej sytuacji? Tak, jest powtórka. Augustyniak, Rawa, ten strzał no nie był dokładny, ale futbolówka została w grze. No i nabiegał Wełpa prosto Adamczyka. W tych sytuacjach, może nie stuprocentowych, ale takich 80-90%, 2-1 dla Ursusa. Mielewski. Osica. Wstrzymał tę akcję, utrzymał piłkę. Dobrze, Papliński. Świetnie, teraz przerzucił ciężar gry na prawo do Świecińskiego. Kwiatkowski. Pokazuje się Tuchowski, ale wybrał inny kierunek rozegrania tej akcji. Mikołaj Kwiatkowski. Świeciński, faul. Ale blisko było przejęcia udanego z perspektywy gości. No i w tej sytuacji byłoby niebezpiecznie. Kwiatkowski w dobrej formie. Jest gracz numerem 8. Na prawo do Wysockiego. Tuchowski bliżej strony prawej. Osica. Naciska go Kodeniec. Mocne ławki rezerwowych dzisiaj i liczbowo, i jakościowo, więc może wydarzyć się tak, że ten spotkanie nie będzie się rozstrzygało w minutach pierwszych, ale w tych, które będą bliżej ostatniego gwizdka arbitra. Osica. Duchowski. Świetnie pokazał się teraz Chmielewski. Ma dużo miejsca w kierunku Artura Rawy, ale Adamczyk, Augustyniak i Kęcel w tej sytuacji dobrze się skomunikowali. Wszystko było jasne co do tego, kto piłkę będzie przejmował. Nie był faulowany Bula, odzyskuje piłkę Pierzchalski, faulowany przez Tuchowskiego i jest kartka dla Jakuba Tuchowskiego, a więc pierwsze napomnienie w tym spotkaniu. Żółta kartka dla zawodnika Ursusa Aukarany, Jakub Tuchowski, numer 73. Ale ja idę za nim. Przed tygodniem Ursus rywalizował z KTS-em Weszła, więc dwa trudne mecze z drużynami będącymi w samej czołówce tabeli. Za tydzień kolejny taki mecz z Wisłą 2 Płock. A przed tygodniem przegrana 2-0 z KTS-em Weszło, ale to był dosyć dobry mecz w wykonaniu Traktorków. Weszło, wiadomo, to zespół bardzo dużej jakości, a Ursus prezentował się naprawdę dobrze. Zabrakło bramki, zabrakło właśnie w ten sposób wywarcia troszkę większej presji na faworyzowanym przeciwniku. Czasem Świeciński, Duchowski, ale nie zrozumieli się teraz ze Świecińskim. Kodeniec do Mateusza Augustyniaka, wybija Brzozowski. On dzisiaj jako lewy obrońca. Piotr Augustyniak wyprzedza Chmielewskiego. Jeszcze Piotr Augustyniak. Biegnie do piłki Brzozowski, zastawia ją przed Czułowskim i będzie wznawiał grę od bramki Radzikowski. Wracam jeszcze do tej myśli odnośnie poprzedniej kolejki. Ursus przegrał z KTS-em, Weszło 2-0. Ząbkowia w bardzo ciekawym meczu wygrała w derbach regionu z Markowią. Marki 3-1, dwa gole Mateusza Glińskiego. Nie, przepraszam, dwa gole Mateusza Augustyniaka, a jedno trafienie Mateusza Glińskiego.
Teraz Augustyniak, Mateusz Augustyniak szuka miejsca do oddania strzału, Pierzchalski. Augustyniak obiega, wybija Wełpa, jeszcze Gliński, Mateusz Gliński, Pierzchalski. Niedokładnie, będzie znowu piłka na 5 metrze. Nie wiem, czy to będzie słychać w naszych mikrofonach, ale trener Michał teraz właśnie do swoich zawodników mówił, że teraz spokojnie, żeby troszeczkę wstrzymać rozegranie i skupić się na pewności, na tym, żeby piłkę pod nogami utrzymać, żeby tak szybko jej po prostu nie tracić, ale zrobili to wbrew właśnie instrukcjom szkoleniowca. Wybijał Wełpa jeszcze Pierzchalski. Pierzchalski dobrze zastawiał Papliński Augustyniaka. Nie, to był Dominik Bula, więc taka solidna, mocna walka, ale w ramach przepisów. Wysoki pressing Ząbkowi. Zobaczmy, jak poradzą sobie z tym zawodnicy Traktorków. Osica. Była próba wyjścia spod tego pressingu, ale ona się nie udała. Cierpiał jeden z zawodników Ząbkowi, a my zobaczmy, co tam się wydarzyło. Faulował bodaj Artur Rawa. I będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Tomasza Grzywny. 18 minuta spotkania, dużo jest walki w środkowej strefie, ale mieliśmy też kilka sytuacji, więc na razie wysoka intensywność. Obie drużyny tak bardzo się nie odkrywają, ale Ząbkowia wyraźnie podchodzi wysoko. I Ursus też stara się to robić, chociaż częściej w ataku pozycyjnym goście. No, tak naprawdę tych ataków pozycyjnych wiele nie było, raczej właśnie szybko zmienia się posiadanie i te pierwsze 18 minut pod znakiem, no właśnie, faz przejściowych. Widać dobry poziom wyszkolenia taktycznego w tym spotkaniu. Widać, że i Ursus, i Ząbkowia ma bardzo dobrze przeanalizowane to, jak gra przeciwnik, to jak chce grać się jako zespół. I Ursus, i Ząbkowia, ten plan jest dosyć jasny. Musi uważać Tuchowski, faulował teraz Bule. Czy będzie druga żółta kartka? No musi uważać gracz z numerem 73 na tego typu sytuacje, bo ma już na swoim koncie żółtą kartkę, ale sędzia Więckowski tutaj presji nie uległ. Bula domagał się drugiej żółtej kartki. No i pytanie, czy Tuchowski wytrzyma do końca pierwszej połowy, czy wytrzyma tą presję, z jaką grać będzie musiał w kolejnych minutach. Wełpa dobrze skomunikował się z Radzikowskim. Nie było tam zagrożenia, chociaż piłka taka niewdzięczna. Teraz Osica, Duchowski, znowu wysoki pressing graczy z Ząbek. Dobrze blokują linię podania, nie ma za bardzo żadnego wariantu. Ale przedarł się Tuchowski, jest w środkowej strefie Chmielewski, gracz z numerem 10 na prawo, do Świecińskiego. Dobrze zrobił to kapitan Ursusa, jest Wysocki, jest też Rawa, Świeciński. Cały czas na wysokości 16 metra, prawy obrońca Ursusa. Osica, ale wysoko, za wysoko ta piłka zawieszona, chociaż ona jeszcze chyba w boisku została. Jaka decyzja arbitra, będzie rzut rożny. Mamy dzisiaj na boisku dwóch zawodników, którzy są w czołówce klasyfikacji strzelców czwartej ligi. Mateusz Augustyniak, bramek 16, Artur Rawa 12 goli, więc są w walce o koronę króla strzelców i myślę, że na nich zwracali bardzo mocną uwagę trenerzy przeciwnika, właśnie na graczy ofensywnych, niezwykle ofensywnych. Augustyniak to 9, natomiast Rawa taki gracz, który trzyma się częściej bliżej lewej strony.
Dośrodkowanie. Piłka przeszła całe boisko i mamy gola. 1-0 dla Ursusa, a kto jest strzelcem bramki, no to jest na razie zagadka, ale my postaramy się to w powtórce zobaczyć. Oglądamy. Dośrodkowywał Osica, a bramkę zdobył Jakub Świeciński. A więc zawodnik z numerem 21, prawy obrońca gospodarzy. Widzieliśmy, że dobre dośrodkowanie Osicy i delikatnie tak naprawdę tę piłkę trącił Świeciński, ale to wystarczyło, żeby pokonać Adamczyka i Traktorki prowadzą 1-0. Te minuty po zdobytej bramce są niezwykle ważne. Zobaczymy, jak zareagują goście, jak z sytuacją będą sobie radzić gracze trenera Michała Tarasa. Ząbkowia prawą stroną, dośrodkowanie zablokowane. No i co? I będzie na pewno rzut wolny. To znowu chyba Tuchowski tę akcję blokował. I to on chyba zagrał ręką. Tuchowski już żółtą kartkę ma. No, ma szczęście Jakub Tuchowski, ale no, po pierwsze nie brakowało tam dużo tego, żeby to był rzut karny. Po drugie niewiele brakowało, aby Tuchowski otrzymał od arbitra już w 23 minucie drugie napomnienie i Ursus musiałby grać w osłabieniu. No, ma decyzję do podjęcia szkoleniowiec gospodarzy. Czy zostawić Tuchowskiego na boisku, czy ryzykować? To młody zawodnik, jeden właśnie z młodzieżowców. Ta decyzja, trzeba przyznać, nie jest prosta, ale zobaczmy na ten rzut wolny Ząbkowi. Mocne wstrzelenie, Mielewski wybija, jeszcze strzał Augustyniaka, nie ma gola! Ale to było uderzenie, które mogło zaskoczyć Radzikowskiego, bo ten się praktycznie w ogóle nie ruszył. Chyba był zasłonięty i tej piłki nie widział. Mateusz Augustyniak jest groźny w tego typu sytuacjach. Dobrze się złożył do strzału. Radzikowski pokazywał tam spokojnie, ale chyba nie miał pełnej kontroli nad tą sytuacją. Wszystkich, którzy są z nami, zachęcam gorąco do tego, żeby zostawili łapkę w górę i dali suba kanałowi U-Sports i KS Ursus. Dzięki temu zobaczycie jeszcze więcej transmisji, relacji na żywo i materiałów z rozgrywek chociażby czwartej ligi mazowieckiej. Wielki Piątek. 16 już się zbliża, więc powoli będziemy wchodzić w te najważniejsze dni właśnie okresu wielkanocnego, ale jeszcze zanim to, co się będzie działo w sobotę, niedzielę, poniedziałek, to piątkowe starcie w czwartej lidze. Niezwykle ciekawe starcie, w którym na razie lepsi o jedną bramkę są gospodarze. Też w tle kibiców, gości, oni na tym meczu również się pojawili. W pierwszym meczu tych drużyn w rundzie wiosennej Ząbkowia wygrała na swoim stadionie 2-0. Wtedy dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Mateusz Augustyniak. Dzisiaj już wiemy, że powtórzenia w wyniku Ząbek mieć nie będziemy. Kowski wybija, pula, Odeniec na prawo do Czułowskiego. Czułowski, Kęcel. Kęcel, miękko zawieszona piłka w kierunku Krajewskiego, ale tam jest
Świeciński. Świeciński, ale ma presję dwóch, trzech przeciwników. Wełpa wybija daleko. Tutaj Chmielewski musi wykonywać pracę, ale w starciu z Piotrem Augustyniakiem to łatwe nie jest. Od bramki zacznie Radzikowski. Chwila oddechu dla Traktorków. Ursus całkiem nieźle radzi sobie w meczach domowych. Na 33 punkty możliwe do zdobycia 19 oczek. Tak jak w przypadku ogólnego bilansu, miejsce gdzieś w środku ligowej tabeli, jeśli chodzi o mecze domowe. Natomiast Ząbkowia w meczach wyjazdowych, jak do tej pory, zanotowała 17 punktów na 30 możliwych, 10 spotkań wyjazdowych. No i bardzo dobry bilans bramkowy, 21 do 11 na wyjazdach. I generalnie Ząbkowia bardzo dobrze broni. Dzisiejszy gol, trafienie Jakuba Świecińskiego, to dopiero 19 bramka stracona w tym sezonie, a więc średnia traconych goli nieco ponad, ale niewiele. Jednej bramki na mecz. Teraz Mateusz Augustyniak faulowany przez Tuchowskiego. No i jest druga żółta kartka, a więc w dziesiątkę będzie grał Ursus. Fatalnie to się wszystko potoczyło dla Tuchowskiego, no ale prosił się o to Jakub Tuchowski. To nie był pierwszy faul i sędzia Więckowski nie zawahał się, żeby po prostu Tuchowskiego z boiska usunąć. Pokazał, nawet kiwnął głową sędzia Więckowski. Co mam zrobić? Faulowałeś w dogodnej sytuacji. No i młody zawodnik Ursusa popełnia błąd, no i utrudnia sobie pracę. No, zdenerwowany trener Michał Taras nawet 30 minut nie wytrzymał Tuchowski. Nie ma się też co znęcać nad Tuchowskim. Oczywiście musi poprawić tego typu zachowanie, no ale zobaczymy ten rzut wolny. Pieszchalski i nie ma gola. No to już by było... To już by był komplet nieszczęść dla Ursusa. Nie dość, że czerwona kartka, nie dość, że gra w osłabieniu, to jeszcze stracona bramka z rzutu wolnego. Uderzał Pieszchalski, ale piłka poleciała w sporej odległości obok prawego słupka bramki Adama Radzikowskiego. Utrudniła się sytuacja Traktorków w tym meczu. Oni będą pewnie przez 60 minut starali się czekać na to, co zaproponuje Ząbkowia i szukać szans w kontratakach. No nie widzę innego sposobu na to, żeby osiągnąć w tym meczu dobry wynik, bo Ząbkowia, grając w jednego zawodnika więcej, no będzie miała przestrzenie, które będzie właśnie w ataku pozycyjnym starała się wykorzystać. Zobaczymy, jak zorganizują się też gracze niebieskich. Widzimy teraz ustawienie 4-3-2. Dwójka z przodu to Chmielewski i Rawa. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w kolejnych minutach. Będzie musiał więcej z siebie dać Wysocki. Jeszcze teraz sędzia Więckowski będzie rozmawiał z Arturem Rawą. Jakieś kwestie do wyjaśnienia z graczem gospodarzy. Rozgrzewają się wszyscy zawodnicy Ursusa za bramką Radzikowskiego. Być może jakieś roszady, być może jakieś zmiany jeszcze w pierwszej połowie. No, pachniało tą czerwoną kartką. Mówiłem o tym. I teraz Jakub Tuchowski pewnie pod prysznicem, no, będzie miał do siebie pretensje.
zafundował zespołowi ponad 60 minut gry w osłabieniu. No ale Ursus prowadzi. Ursus ma jedną bramkę więcej, więc ma czego bronić. Ma możliwość, żeby w sytuacji, gdy nie dopuści do strzelenia sobie gola, by ten mecz po prostu wygrać. Będzie zmiana, już jeden z asystentów trenera Michała Tarasa gdzieś tam z arbitrem liniowym komunikacji, tymczasem Pierzchalski w polu karnym, Mateusz Augustyniak, jeszcze Czułowski do Kęcela, Czułowski w szesnastce, Czułowski kontra Brzozowski, Czułowski strzela, ależ piłka przeleciała przez pole karne. Już druga czy trzecia taka sytuacja, kiedy ta piłka w taki nie do końca kontrolowany sposób mija pole karne. Tymczasem zmiana w Ursusie. Zdenerwowany bardzo Mateusz Wysocki, który boisko musi opuścić, a pojawia się na murawie z numerem 13 Gabriel Mierzwiński. Zmiana w ekipie Ursusa Warszawa. Boisko opuszcza grający z numerem 9 Mateusz Wysocki. W jego miejsce grający z numerem 13 Gabriel Mierzwiński. Nawet było słychać ten okrzyk niezadowolenia Wysockiego w naszych mikrofonach. Nie był widoczny w tym meczu, ale też musi je zejść z powodu czerwonej kartki kolegi. Tymczasem Ząbkowia, Kęcel. Kęcel, a naprzeciwko niego Osica. Przyblokował teraz Osica to wejście Kęcela. Jeszcze piłka przed szesnastką. Gliński. Wow, znowuż wolny z okolicy 20 metra. Wcześniej to uderzenie Pierzchalskiego było niedokładne. Teraz no już chyba nie dostanie drugiej szansy Karol Pierzchalski. Teraz już futbolówkę wziął w ręce i za chwilę będzie ustawiał Mateusz Gliński. Strzelec gola w meczu z Markowią będzie chciał znowu wpisać się na listę strzelców. Ma do tego bardzo dobrą okazję. Takie idealne tak naprawdę ustawienie na oddanie strzału prawą nogą. 24 minuta. Oglądamy. Głęboki oddech Mateusza Glińskiego. Gliński, ale w mur. Złe uderzenie Glińskiego. Dobrze zapracowali gracze ustawieni przez Radzikowskiego w murze. Mateusz Augustyniak próbował założyć siatkę Chmielewskiemu. Rawa. Jeszcze piłka pod nogami Ząbkowi. Pierzchalski. Od autu zacznie strzelec pierwszego gola, jedynej bramki w tym spotkaniu, czyli Jakub Świeciński. 35 minuta spotkania. Widzimy czerwoną kartkę w lewym górnym rogu nad nazwą Ursus. To oznacza nic innego niż to, że Ursus gra w jednego zawodnika mniej. Po drugiej żółtej kartce w konsekwencji czerwonej dla Jakuba Duchowskiego. Mamy dwa komentarze na czacie z pytaniem, czy będzie dzisiaj transmisja z meczu Broń Radom Lechia. Nie będziemy robić transmisji z tego meczu. Najpierw jesteśmy tutaj w warszawskim Ursusie na rywalizacji z Ząbkowią, a o godzinie 19 zapraszamy na kanał Usports na transmisję z meczu Bóg Wyszków Wilga 2 Garwolin. Tymczasem w polu karnym Dominik Bula. Wrócił się zawodnik z numerem 5, ale nie było tam przewinienia. Tak pewnie będzie wyglądał ten mecz w kolejnych minutach. Ząbkowia będzie naciskała, a Ursus będzie się mocno bronił. Będzie ustawiony niżej, będzie poszukiwał czy to Chmielewskiego, czy Rawy w takich indywidualnych zrywach. Właśnie Chmielewski ma
przeciwko sobie Kodeńca jest Rawa. Świetnie teraz Chmielewski, tego potrzebuje zespół, właśnie zastawienia, poszukania faulu, zyskania czasu i oddechu dla partnerów. Pełpa. Ale to zagranie ani nie do Chmielewskiego, ani nie do Rawy, a faulowany w środkowej strefie był Mierzwiński. No jego mobilność, jego umiejętności mogą się właśnie przydać, że jednego zawodnika mniej, bo to piłkarz, który dużo biega, który jest właśnie bardzo mobilny i który będzie na pewno nadrabiał te potrzebne metry. Tymczasem Papliński wprowadził piłkę na połowę przeciwnika. Znowu Osica dośrodkowywał, ale bardzo pewnie zachował się w tej sytuacji Piotr Augustyniak. Augustyniak popełnia błąd. Osica, czy tam była ręka? Chyba nie było zagrania ręką. Pokazuje arbiter, że nie ma mowy o przewinieniu. Jak będzie wolna chwila, to być może zobaczymy powtórkę, ale teraz problemy ma Świeciński. Naciska go Pierzchalski. Zapędzony w narożnik Świeciński, ale poradził sobie z przeciwnikiem, ale chwilę później bardzo szybko stracił piłkę Mierzwiński. Kęcel, Czułowski, niedokładnie. Była szansa na strzał, ale Paweł Czułowski w tej sytuacji posłał piłkę, posłał ją kilka metrów nad poprzeczką. Będzie musiał na pewno Adam Radzikowski szukać czasu, szukać wybijania z rytmu zawodników gości. Mateusz Augustyniak, ale ten strzał nie leciał w światło bramki, puścił piłkę Radzikowski. No i właśnie trochę tego czasu chce dla swojego zespołu zyskać. Tu jeszcze wracamy do tej sytuacji, w której gracze domagali się zagrania ręką. Trafiła chyba piłka delikatnie w rękę Augustyniaka, ale nie było tam ruchu, nie było też mowy o tym, żeby arbiter podyktował jedenastkę. Rozpędza się teraz Pierzchalski, ofiarnie Papliński, jeszcze futbolówka pod nogami Kodeńca, ale zablokowany przez Osicę. Brawa od ławki rezerwowych dla Adama Osicy. Jeszcze Kęcel, taki balon w pole karne, zawieszona wysoko piłka. No nie ma mowy o jedenastce i Mateusz Augustyniak zobaczy żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. 40. Protestuje Mateusz Augustyniak, że nie chciał tak naprawdę tutaj jedenastki, ale arbiter jest niewzruszony. Uznał, że chciał go odszukać. Najlepszy strzelec czwartej ligi. No i być może dołożyć kolejne trafienie, tym razem z rzutu karnego. Ale tutaj twardą ręką zarządza arbiter główny tej rywalizacji. Najpierw żółte kartki dla Tuchowskiego, teraz bez dyskusji zarządził. Skupcie się na grzanie, na gadaniu. Rozmawiaj z zawodnikami. Zarządził tym zagraniem z udziałem Mateusza Augustyniaka. Cierpiał Artur Rawa, tam trafiony piłką
grać z numerem 11, ale to też może być dobra szansa na złapanie oddechu dla graczy traktorków. Oni potrzebują takich momentów, kiedy nie są w obronie, kiedy nie czują presji przeciwnika, kiedy po prostu futbolówka jest poza grą, mają dobry wynik, mają też z ich perspektywy trudną sytuację, bo do końca pierwszej połowy i całą drugą będą musieli grać w osłabieniu. Tymczasem futbolówka w stronę Macieja Kęcela. Kęcel w rywalizacji z Osicą. Kęcel zastawił piłkę i będzie teraz znowu Ząbkowia przy piłce. Gliński, znowu Kęcel. Augustyniak, próba przewrotki nożyc, ale nie trafił w piłkę Augustyniak. Rawa fauluje przy Wózkiego. Dużo jest takich dyskusji z arbitrem, dużo jest fauli, dużo takich sytuacji, w których kwestionują decyzję arbitra zawodnicy obu drużyn. Nawet chyba gdzieś było słychać, jak trener Michał Taras mówi, skupcie się na graniu, a nie na dyskusji z arbitrem. To nie był trener gospodarzy, w każdym razie był taki komunikat z którejś z ławek rezerwowych. Czasem rzut wolny dla Ząbkowi. Radzikowski piłkę wypiąskował. Nie ryzykował łapania w tej sytuacji, będzie korner. Jorgi pisze, dobre warunki dzisiaj, pozdrawiam ekipę. Jeżeli nas pozdrawia, to my również oczywiście pozdrawiamy. Bardzo dobre warunki, piękna pogoda. Nic, tylko grać w piłkę. Jaka decyzja arbitra, nie ma faulu. Ucierpiał Papliński. No i teraz pretensje. Że nie widziałem, co tam się wydarzyło. Może zobaczymy to w powtórce. Cierpiał Papliński, będzie potrzebna pomoc medyczna, ale denerwują się trenerzy Ursusa, że arbiter tego w ich mniemaniu przewinienia nie odgwizdał. Kurwa, bo już jeden twój kolega poszedł do szatni. No, dobra, ogarnij się, proszę cię. Nie, spodziewam się czegoś innego po tobie. Kończę z tobą rozmawiać. Panie sędzio, ale w nosie... Mamy okazję zobaczyć jeszcze bramkę Świecińskiego. No, trącił tylko piłkę Świeciński. Pokonał Filipa Adamczyka. Ursus prowadzi 1-0, ale gra w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jakuba Tuchowskiego. Coraz więcej kibiców pojawia się też na trybunach. Piękna pogoda, więc okazja do tego, żeby oglądać piłkę przy dobrej pogodzie jest bardzo dobra. Jeżeli ktoś jest tutaj niedaleko stadionu w warszawskim Ursusie przy ulicy Sosnkowskiego, no to zapraszamy, zachęcamy, żeby obejrzeć to spotkanie na żywo. Będzie okazja, żeby przy słoneczku, przy dobrych warunkach pogodowych zobaczyć dobre spotkanie, drugą połowę, bo zapowiada nam się, no myślę, podobny scenariusz jak w końcówce pierwszej połowy, czyli ataki Ząbkowi i próby
kontrataków, dobra defensywa, jak na razie przynajmniej traktorków, pracę, którą muszą wykonywać no już jako pierwsi obrońcy Artur Rawa i Mariusz Chmielewski. Dwie minuty doliczone przez arbitra, a więc jeszcze 70 sekund mniej więcej będziemy grali. Czułowski, Bula, wybija Papliński. Prawą stroną częściej atakują gracze trenera Tomasza Grzywny. Już zaczęli grę z lewej strony. Piłka, nie widzieliśmy przez chwilę jej w ujęciu kamery, ale już mamy wydarzenia boiskowe. Szybko wznowił grę z autu Kęcel. Zaskoczyło trochę naszego operatora, ale teraz już widzimy w pełnej krasie wrzut z autu Kęcela, bardzo daleki, ale Brzozowski piłkę wybija. Nie dał się przepchnąć w tej sytuacji przeciwnikowi Brzozowski. On dzisiaj w pierwszej jedenastce i jak na razie ma sporo pracy Łukasz Brzozowski. Tymczasem Pierzchalski, Bula, zablokowany przez Paplińskiego, który no właśnie często swoim ustawieniem wykonuje dobre ruchy Papliński. Dzięki tak naprawdę swojej pozycji jest w stanie blokować te zagrania, jest w stanie blokować przeciwników, ale Ząbkowia naciska, Ząbkowia wywiera większą presję, bo to już kolejny korner. Dośrodkowuje bodaj Krajewski, wybija Kwiatkowski, Przywózki wysoko nad poprzeczką. Koniec pierwszej połowy. Dzisiejszego spotkania na prowadzeniu traktorki, na prowadzeniu Ursus Warszawa. Ursus prowadzi 1-0 po bramce Jakuba Świecińskiego. Czas na przerwę, czas na chwilę pokoju. My wracamy już za kilka minut. Klubowym, tam szeroki asortyment, nowy sklepik, koszulki, czapki, kurtki, czego tylko kibicowska dusza traktorków zapragnie. No i oczywiście przypominam, że dzisiejszym partnerem...
podwójna zmiana w zespole gości. Ząbkowi boisko opuszczają grający z numerem 24 Paweł Czułowski oraz z numerem 26 Jakub Kodeniec. W ich miejsce numer 16 Bartosz Lemito i numer 15 Konrad Paperek. Za chwilę początek drugiej połowy. Mieliśmy sygnalizację o dwóch zmianach. A my już gramy. Rozpoczynamy drugą połowę. Po pierwszych 45 minutach KS Ursus prowadzi z Ząbkowią. Ząbki 1-0. Trafienie Jakuba Świecińskiego. Na murawie w Ząbkowi pojawili się Bartosz Lelito i Konrad Paterek, a więc zawodnicy, którzy przed tygodniem grali w pierwszym składzie. Murawę opuścili Czułowski i Kodeniec. Za chwilę przypomnę składy, tak w pełnej okazałości, ale zobaczmy tę pierwszą akcję gości. Przywózki do Piotra Augustyniaka. Ursus z racji tego, że gra w jednego piłkarza mniej, ustawiony niżej, będzie bronił pewnie tego jednobramkowego prowadzenia. Tymczasem Pierzchalski wybija Osica. Jeszcze skoczyła piłka Krajewskiemu. No więc zaczynamy przypomnienie składów. Ursus w bramce 1 Radzikowski, 5 Papliński, 7 Osica, 8 Kwiatkowski. 9 grał Wysocki, ale w jego miejsce pojawił się Maciejewski. To efekt czerwonej kartki pod koniec 29, przed 30 minutą dla Jakuba Duchowskiego. 10 Chmielewski, 11 Rawa, 21 Świeciński, 23 Brzozowski i 77 Wełpa. Skład gości, czyli MKS Ząbkowia Ząbki w bramce 12 Adamczyk, 4 Przywózki, 5 Bula, ale o tym za chwilę, bo Kęcel w pole karne. Piłka przeszła przez całą szesnastkę, jest tam Krajewski. A więc kontynuujemy. 5 Bula, 9 Mateusz Augustyniak, 11 Pierzchalski, 17 Kęcel, 18 Gliński, 20 Krajewski, 21 Piotr Augustyniak. No i dwóch nowych zawodników, 15 Paterek i 16 Lelito. Teraz właśnie piłkę próbował złapać Konrad Paterek, były gracz Pilicy, Białobrzegi między innymi. Zawodnik, który właśnie w zespole spod Radomia współpracował z trenerem Tomaszem Grzywną. No i Bartosz Lelito, czyli gracz, który jest no, jednym z takich już bardziej doświadczonych graczy w składzie Ząbkowi, mimo że to jedynie 20-letni zawodnik, ale gracz o dużym potencjale i na pewno liczy na niego trener gości. Gracze, którzy już od 46 minuty mają dać nową jakość zespołowi Ząbek. Kawryl pyta, które miejsce w tabeli zajmuje Ząbkowia. Ząbkowia przed rozpoczęciem tej serii gier była na miejscu 5, 44 punkty. Natomiast Ursus miejsce 8, 31 oczek. Tymczasem Kwiatkowski dośrodkowuje. Będziemy mieli rzut rożny dla graczy gospodarzy. Wkurzony był niezwykle Mateusz Wysocki z tego, że musiał boisko opuścić. No on padł ofiarą tej czerwonej kartki Duchowskiego. A my teraz zobaczmy na dośrodkowanie Mikołaja Kwiatkowskiego w pole karne Ząbkowi. Jest tam Wełpa, jest Świeciński, jest też Papliński. Jeszcze będzie poprawka. To pierwsze dośrodkowanie zbyt lekkie. Drugie wybija Piotr Augustyniak.
Nadal przy piłce Ursus Mielewski. On dobrze gra tyłem do bramki. On potrafi się zastawić i właśnie zrobić coś dobrego, kiedy ma na plecach przeciwnika, kiedy ta sytuacja jest trudna, bo przewagę liczebną mają właśnie przeciwnicy. Teraz znowu naciskany Świeciński. No Ząbkowia tutaj porusza się w kierunku bramki Radzikowskiego, a piłkę miał Świeciński. Wierzchalski rozpędza się, zawodnik z numerem 11. Out dla Ząbkowi. Nie ma tutaj jakichś nerwów ze strony trenera Tomasza Grzywny. On spokojnie obserwuje to, co się dzieje, ale na pewno jest zawiedziony przebiegiem tych pierwszych 50 minut. Ucierpiał w jednym ze starć Mariusz Chmielewski, kopnięty bodaj przez jednego z przeciwników. Było słychać uwagę od sztabu szkoleniowego Ursusa. Wierzchalski w starciu z Wiecińskim fauluje Kwiatkowskiego. Takie rzuty wolne, tego typu sytuacje będą powietrzem dla graczy traktorków w drugiej połowie. Oni będą na pewno częściej w obronie, będą biegali za piłką i właśnie każda okazja do odpoczynku, każda okazja do wybicia z rytmu przeciwnika będzie niezwykle cenna. Natomiast dobrze się bronią też gracze trenera Michała Tarasa. Ząbkowia po tej czerwonej kartce no nie miała jakichś stuprocentowych sytuacji. Na pewno ten poziom z perspektywy zespołu, który chce walczyć o awans, musi być wyższy. Ta jakość musi być widoczna w akcjach pod polem karnym przeciwnika. Zabrakło teraz właśnie tej jakości Pieszchalskiemu w kontroli piłki i od autu Ząbkowia. Mówiłem o tym, że Ursus za tydzień zagra kolejny trudny mecz, przeciwnikiem lider Wisła 2 Płock, mecz wyjazdowy. Natomiast Ząbkowia zagra u siebie z Mazurem Karczew. To też nie będzie łatwe spotkanie. Mazur jest no, bardzo niewygodną drużyną, która potrafi urwać punkty każdemu. Teraz Augustyniak w polu karnym. Mateusz Augustyniak starał się gdzieś między obrońcami znaleźć trochę miejsca, ale to podanie nie było łatwe i ostatecznie piłka mu odskoczyła. Wszystkich, którzy są z nami, zachęcam jeszcze raz do tego, żebyście zostawili łapkę w górze pod tą transmisją. Dajcie też suba kanałowi KS Ursus oraz kanałowi U-Sports. Będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie łapki w górze, za wszystkie suby. No to bardzo pomaga nam rozwijać nasze relacje, no przygotowywać też transmisję chociażby z meczów Ursusa na jeszcze wyższym poziomie. Dzisiaj mieliśmy rozmowy z trenerami obu drużyn. Przewrócił się w polu karnym Dominik Bula, ale arbiter nie dał się na to nabrać, bo to była próba, no to podobnie jak Mateusza Augustyniaka, w której nie należał się rzut karny. Był jakiś kontakt, więc upadek można zrozumieć, ale to na pewno nie jest rzut karny. Będzie tymczasem okazja do dośrodkowania w pole karne z rzutu wolnego. No i muszą być czujni obrońcy gospodarzy, bo w pole karne już zmierza, już tam jest Piotr Augustyniak. Teraz krótko rozegrana piłka. Krajewski, wycofanie. Co tam się dzieje? Faulowany był chyba Artur Rawa. Złota kartka dla Piotra Augustyniaka, który z tą decyzją arbitra się zupełnie nie zgadza. 54. minuta spotkania, żółta kartka dla zawodnika drużyny Ząbkowi. Ząbki ukarany, grający z numerem 21, Piotr Augustyniak.
chyba jakieś nadepnięcie w tej sytuacji. Nie wyglądało to groźnie, ale z bliska na pewno arbiter mógł ocenić to lepiej. Na razie jest sporo fauli, sporo żółtych kartek, sporo przerw, ale w przypadku Ursusa to może być pozytywny objaw, bo oni muszą wybijać z rytmu Ząbkowi. Oni nie mogą pozwolić rozpędzić się graczom trenera Tomasza Grzywny. Częściej w drugiej połowie lewą stroną atakują, w przeciwieństwie do pierwszej połowy gracze w czerwonych strojach. Tymczasem Paterek, dośrodkowanie, jest Mateusz Augustyniak, broni Radzikowski, jeszcze piłka w polu karnym i rzut karny dyktuje arbiter za faul na Mateuszu Glińskim. No to taka decyzja, która nie wiem, czy do końca się obroni. Jeszcze kartonik dla Chmielewskiego za protesty, a my oglądamy powtórkę. Miał świetną sytuację Mateusz Augustyniak, obronił, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wyglądało to na przewinienie. Gliński piłkę zagrał rzeczywiście, ale nie było tam popchnięcia, nie było tam wpadnięcia w plecy przez Mikołaja Kwiatkowskiego. No i żółta kartka jeszcze dla Radzikowskiego. No teraz to już te kartki się sypią. Sędzia Więckowski po prostu wybrał taki sposób. Nie wiem, czy to jest dobry sposób, żeby... nabijać tę statystykę napomnień, żeby w ten sposób temperować zapędy zawodników. No już nie odwrócimy tego, co się wydarzyło. Nie odwrócimy, mam na myśli oczywiście, że decyzja arbitra jest ostateczna, ale przed Mateuszem Augustyniakiem jeszcze Adam Radzikowski. Rzut karny dla Ząbkowi, szansa na wyrównanie i 17 gola dla snajpera Ząbkowi Ząbki. Augustyniak czy Radzikowski? Augustyniak i gol! 1-1. 57. minuta meczu, wyrównanie drużyny Ząbkowi Ząbki. A więc wyrównanie, rzut karny wykonany skutecznie przez Mateusza Augustyniaka. Pewny egzekutor rzutów karnych Mateusz Augustyniak, trochę w stylu tych rzutów karnych wykonywanych niedawno przez polskich reprezentantów, czyli pewnie mocno uderzył Augustyniak. Co prawda Radzikowski wyczuł kierunek strzału, ale to uderzenie było na tyle precyzyjne, miało na tyle dużo siły, że nie było jakichkolwiek wątpliwości, więc Ząbkowia wyrównuje, chociaż ten rzut karny bardzo wątpliwy. Jak będzie jeszcze chwila przerwy, to być może będziemy mieli okazję zobaczyć powtórkę tego przewinienia. Wiemy, że sędzia Więckowski sędziuje też mecze na wyższym poziomie rozgrywkowym, bo przypominam sobie spotkania trzeciej ligi grupy pierwszej, które sędziował. Natomiast dzisiaj ta decyzja o rzucie karnym, można ją uznać za kontrowersyjną. Wcześniej myślę, że ta czerwona kartka nie podlegała jakimś wątpliwościom. No zobaczmy. Augustyniak strzela, broni Radzikowski, Gliński. Był tam delikatny kontakt, ale nie wiem, czy to zasługiwało na podyktowanie rzutu karnego. Tymczasem Paterek strzela, słupek. Jeszcze piłka w polu karnym. Bula, Augustyniak trafił w Lelitę. No i wybija piłkę defensywa Ursusa. Teraz w kłopotach gracze trenera Michała Tarasa. Muszą troszeczkę przełamać to momentum, które jest po stronie Ząbkowi. Muszą utrzymać piłkę pod swoimi nogami. Muszą może jakiś faul albo rzut wolny. Tymczasem Przywózki na lewo do Krajewskiego. Wierzchalski.
Jerzwiński. Ciao Paterka w słupek. To jeszcze powtórka tej akcji sprzed kilkudziesięciu sekund. Bula, Augustyniak w Lelitę. No i tam piłka wybita z 16 metra. 60 minuta spotkania. Rzut rożny. Już piłkę w narożniku ustawia Konrad Paterek. Paterek Radzikowski wybija Wełpa. No i ma okazję do rozpędzenia się Rawa. Był faulowany. Nie, jednak nie gwizdzie arbiter. Tak zawiesiłem głos, bo wydawało się, że było tam przewinienie, no ale Pierzchalski ma piłkę w 16. Pierzchalski zupełnie nieudanie. Tymczasem mamy zmianę. Wejdzie na boisko z numerem 27. Stanisław Muniak, a boisko opuści. 61. Minuta meczu zmiana w drużynie Ząbkowi. Boisko opuścił grający z numerem 5 Dominik Bula. W jego miejsce. Boisko opuścił Dominik Bula, mamy już to potwierdzone, a więc były gracz Ursusa na boisku w trykocie Ząbkowi. To zmiana w środkowej strefie zespołu Ząbek. Lito był tam faulowany przez Kwiatkowskiego, lekko kopnięty. Piłka została w obrębie boiska. Brzozowski. Zablokowany będzie piątka, ale po wejściu na boisko Lelity i Paterka jakość gry Ząbkowi się poprawiła. No, oczywiście bramka robi też swoje. Ten rytm gry, ta łatwość w operowaniu piłką i swoboda, na pewno wiedząc, że ten wynik jest bardziej korzystny, podnosi się do góry, ale Ursus musi sobie z tą sytuacją radzić. Musi też odpowiedzieć, bo jak na razie druga połowa praktycznie w całości spędziliśmy ją na połowie gospodarzy. Teraz właśnie taka próba. Rawa do Świecińskiego. Świeciński z autu bije brawo Chmielewski, ale trudno jest budować akcję, trudno jest zagrozić bramce Adamczyka, kiedy gra się w jednego mniej z taką drużyną, jaką w tym sezonie jest Ząbkowia, czyli drużyną naprawdę będącą w wysokiej formie. Świeciński w kierunku Chmielewskiego, ale dzisiaj Jakub Świeciński jest chyba najlepszym zawodnikiem gospodarzy. Strzelił bramkę, miał też kilka akcji, w których minął przeciwnika właśnie biegnąc prawą stroną. Osica założył siatkę Muniakowi, Kwiatkowski, Chmielewski. Trochę było problemów z opanowaniem piłki, ale ani jedna, ani druga drużyna tej piłki nie może dłużej utrzymać się pod swoimi nogami. Teraz robi to Ząbkowia. Teraz Paterek rusza na wolne pole. Augustyniak. Augustyniak, ale świetna interwencja Papińskiego. Ofiarna. Taka, która ratowała partnerów. Lelito. Lelito nad poprzeczką, ale dobry strzał Bartosza Lelity. Ustawiony był Bartosz Lelito, odprowadził piłkę i oddał mocny strzał Radzikowski. Piłki nie sięgnął, ale myślę, że gdyby piłka leciała w światło bramki, to ten strzał zostałby obroniony przez byłego bramkarza, między innymi Markowi Marki. Bełpa. Teraz fragment gry, w którym Ursus dłużej przy piłce, kiedy wymienia kilka podań ekipa traktorków. Radzikowski będzie szukał chyba Brzozowskiego.
dobrze też atakował Augustyniak. Blokował prawą nogę i zmuszał tak naprawdę do zagrania w jednym kierunku, więc przemyślany ten pressing. Na pewno to są też rzeczy, na które zwraca sztab szkoleniowy, na które zwraca uwagę sztab szkoleniowy Ząbkowi. Lelito. Trzy wózki. Kęcel. Do środka Osic. Materek. Prawka. Prawka. Trzy wózki. Gliński się po piłkę zgłosił. Rawa presuje, ale to chyba jest taki pressing, który nie może być skuteczny, bo przewaga liczebna zawodników w czerwonych strojach, ale na pewno należy docenić to zaangażowanie, to serducho Artura Rawy. Ząbkowia jednak ten pressing wytrzymała. Tę sytuację będzie starał się kontynuować przy wózki, ale zrobił to bardzo niedokładnie. Stracił piłkę młody stoper Ząbkowi. Dużo strat. Taki moment chaotyczny tego spotkania, kiedy ani jedna, ani druga drużyna nie stanie się z piłką na połowie przeciwnika, a nawet właśnie w okolicach strefy środkowej dłużej utrzymać. Bełpa. Pierzchalski. Ślizgiem atakował Radzikowskiego. Ugrzęzła piłka pomiędzy Wełpą a Augustyniakiem. Pierzchalski ją sobie za daleko wypuścił, ale jeszcze ślizgiem próbował zaatakować. Asekurował Papliński. Radzikowski taki trochę niezdecydowany. Ostatecznie jest korner. Mielewski broni Adamczyk. Była szansa dla Ursusa. Tego typu okazji właśnie muszą szukać, ale ich na pewno nie będzie wiele. Jeszcze Kwiatkowski. Osica zerknął za siebie, czy nie ma tam za plecami rywala. Papliński do Wełpy. Zmęczony już Mariusz Chmielewski. Dużo pracy, dużo kilometrów przebiegniętych. Rawa próbował tak sprytnie zgrać piłkę piętką do Chmielewskiego. Współpraca tych dwóch zawodników na pewno jest czymś, na co muszą stawiać trenerzy Ursusa. To duet, który dobrze się rozumie, który współpracuje właśnie przy okazji budowania ataków, a często też przy okazji finalizacji. Chmielewski w tym sezonie 3 gole, Rawa bramek 12, a trafienie Jakuba Świecińskiego to jego druga bramka w tym sezonie 4 Ligi Mazowieckiej. Za chwilę zmiana w zespole gospodarzy. Pojawi się na murawie z numerem 19 Mieszko Maciejewski. A zobaczymy, kogo zmieni. 69. minuta meczu, zmiana w ekipie Traktorków. W ekipie młody piłkarz Traktorków. Zejdzie Artur Rawa. Mieszko Maciejewski. A boisko opuszcza grający z numerem 11 Artur Rawa. Dziewiąta minuta spotkania. Od bramki Adam Radzikowski. To druga zmiana w zespole gospodarzy. Nie ma już Wysockiego, nie ma Artura Rawy. Decykencji,
Czasem Ząbkowiak, Gliński do Przywózkiego, Piotr Augustyniak, Stanisław Krajewski. Krajewski, Muniak do Pieszchalskiego, ten ma więcej miejsca, wraca Mierzwiński, Pieszchalski dośrodkowuje, Muniak, nie, to był Lelito, który wbiegał z drugiej linii do w szesnastkę, do pola karnego, ale tam Brzozowski go zatrzymał. Było zderzenie, Brzozowski ucierpiał, ale już się podniósł. No liczy na pewno szkoleniowiec gospodarzy Michał Taras na to, że jego zawodnicy wytrzymają fizycznie trudy tego spotkania i trudy gry w osłabieniu. Jeszcze jest kilka opcji na ławce rezerwowych. Jest chociażby Marek Wietecki, jest Kamil Marczak, Ewan Kol, a może jakieś zmiany w defensywie, czyli Szymon Sokolnicki, Adam Oleński albo Krzysztof Ząbczyk. Natomiast trener gości, myślę, że może spoglądać w kierunku Filipa Głowali, jeśli jest w pełni siły ten zawodnik. To piłkarz, który no miał problemy z urazami, ale jego potencjał jest naprawdę duży. Rozgrzewają się gracze Ząbkowi za bramką Radzikowskiego, faulowany Chmielewski, i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te faule, te chwile wytchnienia, które daje kapitan drużyny swojemu zespołowi. Znowu Chmielewski, znowu tyłem do bramki. Takiej gry będzie więcej właśnie w sytuacji, gdy na murawie Ursus ma jednego zawodnika mniej. No dużo fauli, bardzo dużo fauli, taka szarpana, rwana gra. Brakuje płynności. No i zobaczymy, jak podejdzie do tego stanu rzeczy Ząbkowia. Czy oni tutaj będą ryzykować tak niezwykle mocno, żeby zdobyć 3 punkty i w ten sposób pytanie, czy odsłonią właśnie któreś strefy, czy odsłonią sektory boiska, czy Ursus będzie miał okazję, żeby być może przeprowadzić jakąś groźną kontrę. Tymczasem Lelito. Na razie jeszcze spokojnie rozgrywana piłka przez Ząbkowie. Piotr Augustyniak jeszcze blisko swojej bramki. Nie przechodzi gdzieś tam na pozycję drugiego napastnika. Nie wpuszcza Augustyniaka numer 2 do przodu. Szkoleniowiec Ząbkowi. Ale być może w końcówce taki wariant zostanie zastosowany. Maciejewski, Rozlowski, Mielewski, ale piłkę stracił. Co prawda ławka rezerwowych po drodze, z tego dobrze widać nie było, ale piłka za linię boczną wyszła i w ataku pozycyjnym goście. Krajewski. On często schodzi w środkową strefę boiska. Lewy obrońca, ale z wiodącą prawą nogą. Kęcel. Dobra praca Adama Osicy. Krajewski. Przywózki. Liński. Znowu zawodnik z numerem 4. Teraz Piotr Augustyniak. Na prawo przerzut do Paterka. Bardzo dokładny Paterek, ale zbyt obszerny ten zwód. Jeszcze odzyskana piłka Augustyniak. Augustyniak i 2-1 dla Ząbkowi.
Bramkę zdobywa Bartosz Lelito. Taka sytuacja, której chyba można było uniknąć z perspektywy 75. minuta spotkania, druga bramka. Gospodarzy. Ząbkowi, Ząbki, a strzelcem grający z numerem 16 Bartosz Lelito. Ursus Warszawa 1, Ząbkowia, Ząbki 2. No, oglądamy powtórkę. Najpierw ten zwód Paterka zbyt obszerny, ale powalczył o futbolówkę Paterek. Jeszcze dogranie Augustyniaka i trafienie Bartosza Lelity, a więc bramka i asysta Mateusza Augustyniaka. Czasem zmiana w zespole gospodarzy. Pojawił się na boisku Evan Cole. Ale nie dostrzegłem, kto murawę opuścił. Chyba Adam Osica. Bo za chwilę jeszcze potwierdzimy. Tymczasem minuta 76 i prowadzenie Ząbkowi, a więc gra w przewadze przyniosła efekty. Wejście Paterka, wejście Lelity dało konkretne, wymierne rezultaty. Ząbkowia prowadzi. Zmęczeni już zawodnicy Ursusa, widać, że sił mniej. No oczywiście to zrozumiałe, bo od mniej więcej 30 minuty grają w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jakuba Tuchowskiego i teraz grając w dziesiątkę będą musieli podejść wyżej, będą musieli zaatakować, no co będzie z kolei powodowało, że te odległości między formacjami będą większe. Teraz Mateusz Augustyniak. Mateusz Augustyniak, nie ma tam mowy o przewinieniu. Musi uważać zawodnik z numerem 9, bo ma już żółtą kartkę na swoim koncie. Czasem mamy potwierdzenie zmiany. Opuścił murawę kilka chwil wcześniej Adam Osica, a na boisku pojawił się Evan Kol. Mniej więcej 15 minut do końca spotkania. Piatkowski, polowany. Gol. Bardzo dobrze teraz znalazł Kwiatkowskiego, ale ten stracił piłkę. Już bardzo zmęczony Kwiatkowski, a wejście Bartosza Lelity robi różnicę. Widać dużą jakość w grze zawodnika z numerem 16. Widać umiejętności, które sprzedaje Lelito. Teraz Paterek w duecie z Augustyniakiem. Jeszcze Paterek, strzał, zamieszanie, piłka pod nogami graczy Ząbkowi. Uderzenie Pieszchalskiego z voleya wysoko, wysoko nad bramką. Próbował Muniak, piłka gdzieś spadła pod nogi Pieszchalskiego. Od bramki Radzikowski. Tu zacznie Ząbkowia. Teraz już graczom w czerwonych strojach się nie spieszy. Teraz już oni będą pewnie szanowali piłkę, będą szanowali też wszystkie akcje, w których będzie udawało im się wywalczyć rzut wolny albo stały fragment gry.
Baterek broni Radzikowski. Osiemdziesiąta minuta spotkania. Baterek. Strzela Muniak, ale niedokładnie. Za chwilę zmiana w Ząbkowi. Wejdzie na murawę z numerem 25 Oskar Zaks. Wszystkich, którzy są z nami, którzy oglądają transmisję z tego spotkania, zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby zostawili łapkę w górze, żeby subskrybowali też kanał U-Sports i kanał KS Ursus. To pomaga w rozwoju piłki na Mazowszu, w promocji jej też dzięki relacjom na żywo, więc za wszystkie łapki w górze, za wszystkie suby w imieniu całego zespołu U-Sports, w imieniu KS Ursus Warszawa bardzo dziękuję. Kto jeszcze tego nie zrobił, no to dajcie łapkę w górze, dajcie suba i bądźcie na bieżąco z tym, co się dzieje. Natomiast na boisku dzieje się dużo, bo Adamczyk piłkę wyekspediował niezamierzenie poza linię boczną. Chmielewski, Evan Kohl. Piłka mu odskoczyła. Tymczasem zmiana, o której mówiłem. Wejdzie na boisko Zaks, a opuści murawę Karol Pierzchalski. Zmiana w drużynie z Wątkowi. Boisko opuszcza grający z numerem 11 Karol Pierzchalski. W jego miejsce grający z numerem 25 Oskar Zaks. Druga minuta spotkania. Ząbkowia prowadzi w wyjazdowym meczu z Ursusem 2-1. Najpierw trafienie Świecińskiego, potem wyrównanie z rzutu karnego Mateusza Augustyniaka i przed kilkoma minutami bramka dająca prowadzenie autorstwa Bartosza Lelity. Augustyniak zdobył gola numer 17. Natomiast Lelito, nie wiem, czy to jego pierwsza bramka, nie mam tutaj zanotowanych trafień autorstwa Bartosza Lelity. Być może tak, być może też jakieś niedokładności, jeśli chodzi o statystyki dostępne w internecie strzelców goli. No nic, zostawiamy to. Rzut wolny dla Ząbkowi. Przy piłce ustawiony Konrad Paterek. Paterek w pole karne, ale zbyt nisko zawieszona piłka. Podchodzą wyżej gracze Traktorków. Przywózki w pole karne w kierunku Piotra Augustyniaka. I teraz pewnie piłka do Adamczyka. Chociaż Gliński wybrał inny wariant. Na lewo do Krajewskiego. Krajewski. Blokuje go tam Kwiatkowski. Zrobił to skutecznie i zacznie Radzikowski. Teraz już się spieszą gracze Ursusa. A jeszcze jedna zmiana w składzie Traktorków. To na boisku się pojawi. To chyba Marek Wietecki z numerem 20. A murawę opuści Mariusz Chmielewski, zmęczony już bardzo. Pitan Traktorków. Minuta spotkania, zmiana w ekipie Ursusa Warszawa. Boisko opuszcza grający z numerem 10 kapitan drużyny Mariusz
Chmielewski, w jego miejsce grający z numerem 20 Marek Wieniecki. Udał tu Brozowski. Spieszy się już graczom Ursusa. Oni muszą teraz poszukać być może jednej sytuacji, w której będą mogli wyrównać się stan rywalizacji. Odzyskuje jednak piłkę grający z numerem 27 Muniak. Do końca powalczył Papniński. Mimo błędu w pierwszej fazie potem zrehabilitował się środkowy obrońca Traktorków. Bardzo trudno jest zawiązać jakąkolwiek akcję ofensywną gospodarzom Ząbkowia. Kontroluje w tych ostatnich minutach przebieg spotkania. Bramka wyrównująca dała taki pozytywny impuls, dała taki spokój też, jeśli chodzi o sposób prowadzenia tego meczu. Bramka z rzutu karnego, no, który pewnie jeszcze będzie po zakończeniu tej rywalizacji kilkukrotnie oglądane, czy tam było przewinienie. Teraz więcej miejsca ma Wietecki, ale musiał wstrzymać akcję faulowane przez Kęcela. Kępa. Daleko w kierunku Wieteckiego i Mierzyńskiego. Był tam też Mieszko Maciejewski. Wraca Świeciński, przewinienie. Dużo bardzo gwiżdży dzisiaj arbiter. Często sięga po żółte kartki. No tak jak w tej sytuacji. Jakieś komentarze, jakieś uwagi. Coś nie spodobało się arbitrowi i ukarał napomnieniem Jakuba Świecińskiego. Już szczerze mówiąc nie wiem, ile tych kartek pokazał arbiter, ale wydaje mi się, że dwucyfrówka osiągnięta. To też nie zawsze dobrze świadczy o arbitrze. Oczywiście niedobrze świadczy o zawodnikach, ale tak wydaje mi się, że duża liczba żółtych kartek to nie zawsze jest w 100% efekt ostrej gry czy jakichś niesportowych zachowań ze strony zawodników. To też pytanie, jak ta poprzeczka wysoko jest zawieszona. No, próbują wymuszać przewinienia gracze Ząbkowi. To już bodaj trzecie albo czwarte tego typu zachowanie. Upadają w polu karnym, być może jakiś tam kontakt jest, ale tym razem arbiter nie zdecydował się na wskazanie na 11 metr. Mamy też komentarze na Facebooku od Kamila Antoniaka, który napisał, że to bardzo miłe uczucie, gdy po raz pierwszy jego syn wychodzi z zespołem. Przekazuje pozdrowienia dla traktorowego przedszkola. No myślę, że to też bardzo miły gest, bardzo fajna tradycja, zwyczaj, że właśnie młodzi zawodnicy Akademii mogą wyprowadzać tych dorosłych zawodników pierwszej drużyny na spotkania ligowe. Dzisiaj była taka okazja, widzieliśmy to przy okazji właśnie rozpoczęcia. Mecz na tym głównym boisku w Ursusie, na naturalnej nawierzchni, to też zupełnie inaczej się ogląda, zupełnie inaczej można odebrać. Oczywiście wcześniej warunki były trudne, jeśli chodzi o pogodę, więc dlatego te mecze rozgrywane na sztucznej nawierzchni na boisku bocznym. Tymczasem kontratak Ząbkowi. Trzech graczy w czerwonych strojach. Paterek, Augustyniak i Zaks. Natomiast stracił piłkę Paterek. Nie atakowali też większą ilość. Nie ryzykują już, bo mają wynik, mają prowadzenie, mają jak na razie w garści.
Ursusa boisko opuścił grający z numerem 23 Łukasz Brzozowski, a w jego miejsce numer w drużynie gości. W drużynie Ząbkowi boisko opuścił grający z numerem 9 Mateusz Augustyniak, na boisku grający z numerem 14 Adrian Kalasek. Jesteśmy już na żywo. Przepraszamy za jakieś drobne, nie do końca zrozumiałe problemy techniczne. W międzyczasie padła bramka na 3-1 dla Ząbkowi. Strzelcem gola był Mateusz Augustyniak. A więc 18 trafienie snajpera Ząbkowi. 3 minuty doliczone, więc za chwilę ostatni gwizdek sędziego. No i w końcówce podwyższone prowadzenie przez graczy. A więc koniec dzisiejszego gości. No i koniec tego spotkania. Ząbkowia wygrywa w wyjazdowym meczu z Ursusem 3-1. Dwie bramki Mateusza Augustyniaka, jedno trafienie Bartosza Lelity i gol na Ursusa autorstwa Jakuba Świecińskiego. To wszystko z warszawskiego Ursusa. Bardzo dziękuję za tę transmisję. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. No i do zobaczenia w kolejnych transmisjach. O 19:00 mecz Bugu Wyszków z Wilgą Dwagar Wolin na kanale U-Sports. Szanowni Państwo, widzimy się już niedługo.